Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z drugą częścią denka chemicznego. No i tutaj będzie praktycznie wszystko do mycia naczyń. No i powiem Wam tak, mam zmywarkę, ale z tego co widzę, to pustych opakowań po płynach do naczyń jest po prostu multum. No ale zaczniemy od kapsułek do zmywarki. I pierwsza to jest seria W5, czyli ta z Lidla. Tu miałam zapach cytrynowy. I tu jest też fajne, że te folie na tych kostkach się rozpuszczają. Nie trzeba się, wiecie, męczyć, żeby tą folię ściągnąć. Wrzucacie kostkę do zmywarki i tyle. I ja najczęściej właśnie kupuję sobie te kostki z W5, bo są w miarę cenowo przyzwoite i robią to, co mają robić. Natomiast mam tu też takie poduszeczki. I pierwsze to były te OXO, które sobie kupiłam. Ja je kupiłam w Auchan. Tu było 20 sztuk. Bardzo przyjemne były, wiecie co, w dotyku te poduszeczki. I później kupiłam sobie takie i mam wrażenie, że tu zmieniła się po prostu nazwa, bo producent jest ten sam. Natomiast tu zmniejszyło się już opakowanie, jest 14 sztuk. Ale te poduchy są naprawdę świetne. Jak będę miała okazję, to na pewno do nich wrócę. Sól do zmywarki, ja zawsze kupuję sobie osobno sól i nabłyszczacz. Z tego co wiem, kiedyś pan właśnie przychodził i naprawiał mi zmywarkę i ja się właśnie spytałam, jak to jest z tymi kostkami, że te kostki są z solą, z nabłyszczaczem, jedne są bez, a on mówi do mnie, niech sobie pani zawsze sól osobno wsypie. Więc kupuję sól, gdzie jestem, w którym markecie, to była akurat z Auchan i ona się całkiem fajnie sprawdza, natomiast bardzo często kupuję właśnie tą z Lidla W5 i powiem Wam, że to taki jeden wsad soli, jak wsypię właśnie do zmywarki, to mam i mam i mam. Mam wrażenie, że z półtorej miesiąca chyba takie opakowanie jedno mi wystarcza, także naprawdę na długo. Tu mam kapsułki, w sumie tabletki do zmywarki z Finish. Tu było 60 tabletek. Powiem Wam, że kupiłam to wtedy, bo było na promocji. No bo ogólnie Finish jest dość drogi, natomiast nie było zbytniego wyboru. Przebrane były te wszystkie produkty właśnie do mycia naczyń. No i stwierdziłam, ok, duże opakowanie, weźmiemy. No i powiem Wam, że nie jestem zadowolona z tych kapsułek. Kilka razy mi się zdarzyło, że włączyłam zmywarkę, włożyłam te kapsułki. Zmywarka skończyła zmywanie, ja otwieram szufladę, a kapsułka jest jak kamień, nie do ruszenia, no i niestety później drugie czy trzecie mycie bez sensu, także zdarzyło mi się kilka razy, że kapsułka w ogóle się nie rozpuściła, no i stwierdziłam, że jednak do tej marki tu ja już nie wrócę, nie wiem co było z tymi kapsułkami, nie wiem czy były po prostu felerne, czy były stare, w każdym razie Finish po prostu już nie chcę. I jeszcze jedna rzecz do zmywarki, to jest płyn do płukania, w sumie nabłyszczacz W5 i powiem Wam, że to jest produkt mega, mega wydajny. Wystarcza na kilka ładnych miesięcy, no bo wiecie, tego się dozuje troszeczkę do pojemniczka i dzięki temu naczynia są bardziej błyszczące. Także ten z W5 też Wam polecam. Bardzo dobrze się sprawdza. Mam tu coś do toalety. Takie kostki, które wrzucamy do spłuczki. To jest Agent Max, czyli to jest wersja z Biedronki. Tu miałam akurat leśny zapach. I kolor wody był zielony, w tej chwili mam chyba niebieskie w toalecie, czyli morskie. I powiem Wam, że taka jedna kosteczka, tu było w sumie 4, na jakiś czas wystarcza i odświeża toaletę. Także polecam, jak lubicie takie rzeczy właśnie w toalecie. Jeszcze mam chusteczki do sprzątania z W5, czyli wersja lidlowska. Zawsze mam te chusteczki w łazience, wiecie, do przetarcia, czy szafki, czy podłogi, czy umywalki. Nadają się do wszystkiego, fajnie są nawilżone. Są albo o zapachu cytrynowym, albo oryginalnym. I wiecie, kupuję na zmianę. No i teraz będą produkty do mycia naczyń, czyli płyny. Pierwszy to jest Sidolux. I powiem Wam, że też go kupiłam z czystej ciekawości. 500 ml o zapachu takim pomarańczy. Na początku sprawdzał mi się świetnie, natomiast im bliżej końca opakowania, tym było gorzej. Produkt okazał się bardzo niewydajny. Ja go zużyłam chyba w ciągu tygodnia. No i niestety nie wrócę do tego produktu i nie polecam. Tak samo jak mnie zawiódł ten Morning Fresh. To jest taki balsam do mycia naczyń. Natomiast produkt ani się dobrze nie pienił, ani nie zmywał tłuszczu. Był niewydajny, szybko się skończył, więc no nie. Ale Morning Fresh, te wersje cytrynowe, zielone. Ja tu mam, widzicie, ogromne opakowanie, tu trochę mniejsze. Te uwielbiam. Dobrze się pienią, wszystko zmywają, co trzeba z naczyń, więc Morning Fresh jak najbardziej Wam polecam. Ta wersja z Olesem troszeczkę mniej mi się sprawdziła, więc wolę jednak, wiecie, te podstawowe wersje. No i mam tu jeszcze dwa produkty. Pierwszy to jest Frosh, to jest ta marka taka bardziej naturalna. No i niestety myślałam, że będę kupować coś z innym składem,
ale niestety paduch zupełnie się u mnie nie sprawdzał. To było jak woda, to się w ogóle nie pieniło, nie zmywało nic. Umycie patelni po oleju to była katorga, więc użyło się to mega szybko i nie warte jest po prostu żadnej złotówki. I na koniec został mi jeszcze Fery. I Fery powiem Wam, że tak, lubię, nie lubię, ja go kupuję po prostu jak nie mogę dostać Morning Fresh, bo jednak tamten płyn do naczyń uwielbiam, bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Natomiast no Fery jest troszeczkę gorszy, też przyzwoicie zmywa naczynia i jest troszkę mniej wydajny, ale wolę jednak Morning. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część projektu Denko chemiczne. Dajcie znać w komentarzach, czy coś znacie, czy coś używacie, czy coś Wam podpasowało, a może niekoniecznie, no bo wiecie, każdy ma z nas jakieś inne wymagania. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc słoneczka i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa!